Hej, jak jesteś nowy, to śmiało zasubskrybuj kanał. Pomoże mi się to rozwinąć. Dzięki bardzo. Siemaneczko, moi drodzy, z tej strony Wodzu. A przed grami, przed wami jest gra, która się nazywa Steep. I ta gra jest ogólnie o tym, że jesteśmy sobie takim wielozadaniowym człowieczkiem w Alpach. I moi drodzy, słuchajcie, jeździmy sobie na snowboardzie, na nartach, bawimy się w skakanie na wingsuit, na sanki mamy. Mamy też coś takiego jak właśnie taki strój nietoperza, który jest moim marzeniem, a którego się mega boję. No ale ogólnie tak wygląda gra, jest mega fajna. Jest naprawdę fajna zabawa. Taka dosyć taka zręcznościówka, powiedzmy. Coś jak Tony Hawk, nie wiem. No powiedzmy Tony Hawk. Tylko że w Alpach. I nie na deskorolce, tylko na różnych innych rzeczach. Słuchajcie, jeśli chcielibyście zobaczyć tą grę na streamach, bo streamy naprawdę się zbliżają. Zbliżają się tak wielkimi krokami, że sobie nie wyobrażacie, bo ja kupiłem teraz nowy komputer, dzięki któremu będę właśnie mógł takie gry ogrywać, będę mógł je streamować. Specjalnie pod to je kupiłem. Jeśli chcielibyście to zobaczyć na streamach, łapka w górę i komentarz to będzie dla mnie znak, że to co robię ma sens. I bang, bang, bang. Polecimy, co? Razem. Dobra, na razie polećmy tu, zobaczmy, czy to się w ogóle uda nam, co? Baby. Co ja... Nie! W życiu bym tam nie poleciał. Przecież to jest jakieś szaleństwo. Nie, no dobra, trzeba było polecieć pod tym kamieniem. Ale to... Wow, no dobra, wyzwanie anulowane, jasne. To ja rozumiem, ale... Kurde. Nie, to był jakiś hardcore, nie? No jo, jeśli ktoś tak lata w ogóle z moich widzów, no to niech się pochwali, bo to jest base... O! Przypomniałem sobie, base jumping. Base jumping, to się nazywa tak profesjonalnie. I... No jeśli ktoś to robi, no to kurde, szacunek stulecia dla niego. Naprawdę. To jest moje marzenie. Nie wiem, czy kiedykolwiek się odważę, ale mam nadzieję, że... bang, spadochron. Ale dobra, zobaczmy sobie na mapkę. Bo... No to jest troszkę za trudne. Czemu mnie ta mapa cofa? O tutaj, o, zobaczmy co tu. Patrzcie, jesteśmy teraz na snowboardzie. To jest w czymś... to jest coś, w czym ja się czuję dobrze. I tutaj chodzi o taki skok, tak? Wykręcimy! Kurde blade, nie wykręcili my. Ajajajajaj, ale było. No, ale ogólnie to jest fajna gra, naprawdę bardzo fajna. Ja, jeśli by ktokolwiek był tym zainteresowany, to... No i nie wykręcił, jasno. Spokojnie, dopiero dzisiaj ją kupiłem, dopiero dwie godziny w to grałem, więc musicie mi wybaczyć te wszystkie fejle. To są fejle początkującego. Ja od 20 lat jeżdżę na snowboardzie i na nartach, więc dla mnie to jest typowa... To jest mega gratka, że tak powiem. Aj, dawaj, wykręcisz, gościu. Yeah, zajebiście. O, to chodzi, baby. No i słuchajcie, to jest mega gratka dla mnie, że coś takiego... Ja się mogę poczuć... Mega gratka dla mnie, że coś takiego jest, ja mogę poczuć jak... kurczę, wiecie... Jakbym sam jeździł gdzieś tam. W jakichś fajnych rzeczach. Dobra, udało się. Na razie nie przechodzimy żadnych tych... żadnych wyzwań. Tylko sobie po prostu jedziemy, wiecie o co chodzi. Ja myślę, że to by było fajne na streama, bo to jest takie dosyć, wiecie... Widowiskowe. Mogę się też... Znaczy... może nie do końca mogę się skupić na... Na czacie. Ale jakoś to jest do przeżycia, moi drodzy. Wszystko, znaczy do przeżycia, do ogarnięcia. I to jest naprawdę ciekawa gra, bo kurczę, no... Widoki są przepiękne. O, przepraszam bardzo. Widoki są przepiękne. Gierka jest zajebista. Zabawa jest mega. Naprawdę. I to będzie, myślę, jedna z gier pierwszych, które ogramy na tych. O, ja byba. Lag dla mnie za to. Będzie jedna
będzie jedna z pierwszych gier, które ogramy na streamach, moi drodzy. Dobry, dobry, dobry. Z racji tego, że jest po prostu spoko, nie? Kolejna będzie o Czarnobylu, ale żaden Stalker ani żadne Metro. Nie bójcie się. Nie. Będzie bardzo ciekawa inna gra, którą zobaczycie. Bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że się wam spodoba. A ja bym chciał bardzo usłyszeć waszą opinię co do tego. Tak ogólnie rzecz biorąc, to jestem przekonany, że kurczę, ta gra, na którą teraz patrzymy, którą teraz oglądamy, byłaby milion razy ciekawsza. Jasne. Zaraz to zrobimy jeszcze lepiej troszkę. Nie bójcie się. Te Wingsuity sobie polecimy gdzieś w ciekawe miejsce. Przepraszam. Ta gra by była milion razy... może nie ciekawsza, ale... lepiej by się grało w nią na padzie niż na klawiaturze i na myszce. Ja chyba takowego szpada dokupię do komputera, ale ogólnie to tak jak mówię, chciałem usłyszeć waszą opinię, a teraz zapierdamy, bo wasza opinia, moi drodzy, jest dla mnie najważniejsza. No przecież to jest oczywiste jak śnieg w zimie, tak? Albo coś tam, ale jest oczywiste ogólnie, także jeśli mi dacie znać, że jest spoko, chcielibyście... Litość, nie ten przycisk. baby, to jest coś pięknego naprawdę. Yo, i patrzcie, lecimy tutaj. Jeśli mi dacie znać, chcielibyście to oglądać, to ja to odpalam na streamach i zajebiście nie oglądacie. Pa. Bang, motherfucker. Pa. Bang. I bang. I jest. I troszkę spada i znowu jest. Jest. I... jeszcze jest. Jest. Aha. Nie no, wyobraźcie sobie, że tak lecicie, nie? Wyobraźcie sobie. No. To jest jakiś kosmos. No. Dobra, może tego nie. Może tego nie, bo to było kawał totalne, ale ogólnie jest zajebiście, nie? Ogólnie jest mega. Mega zabawa. Jeśli ktoś z was jeździ na nartach, czy na snowboardzie, to wie, o co chodzi. No akurat nie jeździmy na tak na snowboardzie, ale wiecie, o co chodzi z tak zwanym zimowym szaleństwem. Ja akurat Alpy miałem szansę zwiedzić. Miałem szansę zwiedzić Dolomity włoskie, różne szwajcarskie i austriackie, czeskie, polskie góry. Zresztą przez te 20 lat trochę najeździłem. Jeśli ktoś z was jeździ na nartach, to śmiało dajcie znać, bo... wspaniała zabawa. O, fucking shit. Nie wyrobię. Możecie mi coś napisać, gdzie tam byliście? Co tam robiliście? Jak się bawiliście? I tak dalej, i tak dalej. To jest... Ile czasu już jeździcie? Czy na przykład na nartach jeździcie ślizgiem, czy na carvingu? Freestyler, średnie, tak, baby, okej, robimy to, co? Robimy to, czy nie? To jest to, co robiliśmy wcześniej. Ale spróbujmy jeszcze raz. To ogólnie, no wiecie, tak jak w Tony Hawk'u, no są wyzwania, tak? No! Pierdolniemy w górę? Aj, zdobyto brązowy medal, baby. Spróbujmy jeszcze raz. Także myślę, że to jest dobra nastawa. Bym bardzo chciał usłyszeć waszą opinię. Zobaczymy, jak będziemy się przy tym bawić. A, teraz mi się nie udało wykręcić niczego. Ale myślę, że przynajmniej się nie zabijemy. Zajebiście, nie? Jebnęliśmy mi udziało. Dobra, nie było tak źle, nie? Nie było tak źle. Zobaczmy sobie, co tam na mapa oferuje jeszcze. Tu, majtki z drutu. O, proszę. No i patrz, i nie mogę do góry, a chyba, że tylko na mapie. Ale tu w dół mogę. Co to jest? To niby jest łatwe. Dobra, jasne, gościu, wszystko wiemy, nie? Wiesz co chodzi, mordo.
Dawaj, kurwa, tutaj lecimy, nie? Lecimy, lecimy. Tutaj jest, kurwa, ten. To jest meta. Gdzie? Co? To jest meta? A nie ma tych? O, bebe. Myślałem, że są punkty kontrolne. Spoko, damy radę, damy radę. Aaaa! Bebe! Yeah! Uła! O, się wpierdziliśmy. Gdzie my jesteśmy? Przejedziesz tędy, gościu? Przejedziesz, zajebiście, nie? Już co chodzi, gościu. Opirabam! Bebe! I lecimy na metę, nie? Srebrny medal. Troszkę zabrakło, będziemy mieli brązowy. Ale możemy sobie dalej pojechać i to jest mega, mega fajne w tej grze. Że po prostu, wiecie, możemy sobie dalej pojechać. I sobie, pa! O, bebe! Nie no, chciałem coś lepszego zrobić. Chciałem coś lepszego zrobić, ale jednak nie. I bang, dziękuję bardzo. A to. Patrzcie teraz, patrzcie co odpierdolę. Dobra, nic. Jednak tak miał. Tak właśnie miało być. O, udało nam się przebić przez tekstury. O, gościu. Piękne. Nie, fajna jest ta gra, naprawdę. Fajna, tylko trzeba troszkę doszlifować nasze umiejętności. Ale to spokojnie, z czasem na pewno to się zrobi. O, proszę bardzo, zajebiście, nie? Wiecie o co chodzi, patrzcie. O, lecimy tutaj, lecimy tu. I patrzcie tutaj, ten. Tego gościa tutaj. O, do kurwa, piękny zawodzu, kurde. Wodzu, masz lajka za to, wiesz co chodzi, mordo, nie? Dokładnie, moi drodzy, to jest właśnie to. Nie, fajna jest ta gra, prawda, fajna. I tak jak mówię już po raz chyba 200, bardzo bym chciał usłyszeć waszą opinię na ten temat. No i tyle, tak naprawdę tyle, nie? Tu jest jakaś rampa, fajnie. Nic nie zrobiliśmy na tej rampie. No ale cóż, tak czasem bywa. O, level up, 15. Dziękuję bardzo. Zajebiście, nie? Elegancko. Także, jeśli chcielibyście to zobaczyć, to łapka w górę. Subskrypcja, kto jest nowy, to w sumie to będzie bardzo miło mi. No i komentarz, tak? I szykujemy się na streamy ze Steepa. Steepa. Dokładnie. Gówno. Jednak nie. Jednak nie. Spokojnie, zaraz coś wyklepiemy lepszego. Pana to jeszcze, pana to. Widziałeś? O, się kurde, zatrzymała cała gra. Troszkę sobie spróbujemy na nartach. Może narty są trochę trudniejsze, wiecie? Chociaż ja więcej jeżdżę na nartach, znaczy więcej jeździłem na nartach niż na snowboardzie. To jednak widzę, że snowboard do takich trików jest naprawdę lepszy. Narty są troszkę bardziej, no mniej zwinne. O, mniej zwinne, to jest idealne słowo. Narty są mniej zwinne. Ale czekaj, gościu, papa, tu jest coś. A, widziałeś jak to zrobiłem? Aha, eje. Wybierz się do krawędzi mapy. Czy mapa da nam jeszcze wyskoczyć, czy nie? Nie da nam wyskoczyć, dobra, słuchajcie. Tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że się podobało i ogólnie to dawajcie znać, czy chcecie, czy nie. Yo!